wreszcie umyta. No i będzie po dłuższym okresie czasu odpalana. Zobaczymy, czy odpali. Nowy akumulator, płyny nowe, zalane i heja. Zobaczymy, za którym odpali. Sanie. O. Do ilu się ma rozgrzać? Minimum 60. Tu macie termometr, musi się rozgrzać do 60 i wtedy dopiero opałujecie. No i działa. Do KTM-a wędrują nowe gripy. Tutaj jeden naszedł bezproblemowo, ale drugi jest, jakby to powiedzieć, tak samo na kierownicę nie jest doliczony roll gas i strasznie twardo nachodzi na roll gas ogólnie. O, pokażemy wam, jak założyć kompresorem gripa bez jakiegokolwiek smarowania. Najlepiej właśnie nie smarować niczym, to wtedy gripy się nie przekręcają. No i ogólnie się nie będą psuć od żadnego smaru, nie? Bo guma od jakichś olejów albo od czegoś może się zepsuć. No, najlepiej jest gripa założyć na sucho i wtedy jesteście pewni, że będzie trzymał. No dobra, my musimy zrobić niestety dziurkę tu z tyłu. Zrobimy sobie dziurkę. No i tak będziemy musieli tak czy inaczej wyciąć, bo handbary będą. I założymy tutaj gripa. Dobra, to widzimy się po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że widzi. Widzą. Ja bym chyba pojechał dalej. Przejechał? Chciał się jeszcze przejechać dalej? No tak, ja i tak bym się tam przejechał. Przejechać. Usta sobie. Wiesz co? Z drugiej strony trzeba niestety przyblokować, bo najważniejsze, żeby założyć pierw z tamtej strony gripa, żeby zablokować i nie uchodziło nam powietrze z kierownicy. Uwaga! Jest? No. I siedzi. Bez jakiegokolwiek smaru, a wierzcie mi, naprawdę twardo siedzi ten grip na tym rollgazie. Nie ma szans, żeby się przekręcił, nawet nie trzeba byłoby przykręcać drucikiem. Dobra, z tej strony właśnie jakoś dziwnie, bo tak trochę luźno naszedł, ręcznie się go nałożyło, ale trudno, nic na to nie poradzimy, podróbki KTM-a. Podróbki KTM-a gryp. Jak widzicie, R6-ki nie ma, znajomy pojechał podbić przegląd, motor idzie na sprzedaż, podobno jakiś kupiec jest, nie? No i to dużo. I to dużo? Dużo kupców? Każdy gada, kurwa, że przyjechać, kurwa, no, nie ma tego. Każdy by się licytował i to wszystko, ale nikt nie przyjedzie oglądać. Jakby się czasem nie sprzedała, to będzie na sprzedaż R6. Filmik już widzieliście z odpalania. Wszystko chodzi idealnie. Ile sobie za nią krzyczysz? 6,5? Proste.
Ale grosza mniej. 6500. Podnośnikami. Ja tu się jeszcze męczę z kolejnym KTM-em we wsi. Jak wiecie, co u mnie zawsze jest problem. Tak samo w tym motorze jest ten sam problem z gaźnikiem. Dziadowsko odpala, w ogóle dziadowsko chodzi. Wszystko jest dziadowsko. Małego pścika jeszcze nie wzięli. Nie wiem, kiedy właściciel przyjedzie po niego. Ale już dawno powinien być odebrany, bo muszę to zrobić miejsce na mojego kłada, bo będziemy go naprawiać. No co, mały krosik też, jak widzieliście pod filmikiem, jest dość dużo lajków, czyli na pewno będziemy robić mu remont generalny, ale dopiero jak uporam się z moim kładem, bo jest potrzebny, żeby... Żeby zawozić, kurde, graty w pole, bo nie ma czym. No i tyle, no jak zrobię tamto, wszystko, uporam się z tym wszystkim dziadostwem. Jak zrobię z tym wszystkim porządek, to zajmiemy się za małego piździka tego i zrobimy mu generalny remont. No mojego też krosa muszę, kurde, podryktować, bo na zawodach złapałem kapcia. Kapuć jest. W drugim wyścigu, gdzieś pod koniec, złapałem kapcia. I też będę musiał to zrobić i poprawiać co nieco jeszcze w nim, umyć go, bo jeszcze nawet nie zdążyłem. Dobra, nie chcę mi się nawet gadać. Czemuś mi zgasiłem Z-kę? Musi być więcej różnorodności we filmikach. MZ ETZ 150. Moja opona stara z teterki. Borys, prawdziwy Polak zapierdala w skarpetach i w klapkach. Ej, wylał się ten. No, uczelnia zjebany. Uczelnia zjebany i pompki, które na się nadal. Ej, a to ci mam całą pompkę. Całą pompkę właśnie. Chyba cię popierdoliło, ja mam pełno, o tu. Ale na przewód taki. To założysz taki przewód. I na jedno wchodzi. Tylko pasował tam od razu. Aha, bo jest kręcany od przodu. No. Nie musi być, bo zakręcisz sobie pod kątem 90 stopni i będzie. To jest ABS-em. Patrz, kurwa. Pod kątem 90, odkręcasz tu i pod kątem 90 stopni zakręcasz śrubę. I będzie. Tylko że nie wiem, czy masz kierownicę 22 mm. Bo to jest pod kierownicę 22 mm. Na koło, na koło! Pomknął. MZ-ka. Dawniej to był sprzęt. Każdy przerabiał na krosia i zapierdalali jak kros. Błotnik do góry się podnosiło z przodu i mieli prawdziwego markowego krosa. Pojechał bokiem. No. Dobra. Ojej. Nie mam co odpalić jeszcze. Pasuje te wszystkie graty, wszystko posprzedawać. Tutaj brat pojeździł ile? Ze 3 miesiące na oponie i jedną skasował. No i kupił teraz znowu jakiegoś mycelera. Na tyłu. No, czysta pojemności. Dobra, my się będziemy żegnać.
Tu mam jeszcze takich fajnych parę gaśniczków do skuterów. Kurde, się załatwiłem. Pompki, nie pompki. Tu mam fajny zacisk. O wiele taki masywniejszy, taki bardziej... A! Ale mi zarobało bucia. Buta. Taki masywniejszy, jeszcze z pełno klocków, czyli nie będą się o klocka kopywać. Chociaż tutaj, jak widzicie, jeden jest bardziej ścięty, drugi mniej, no ale tak czy inaczej zaoszczędzę troszeczkę. Nie będę musiał klocków nowych. No i se chyba podmienię. Nie, jak podobało się wam, możecie łapeczkę zostawić w górę. Nie podobało się wam, możecie zostawić łapeczkę w dół. Nie pogniewam się. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał. Naprawdę mi to pomaga. Naprawdę mi to pomaga, może w przyszłości, im więcej tych subskrypcji, w przyszłości może się uda coś załatwić na kanał, jakieś pity na testa lub coś. No i tyle, no. To na razie. Trzymajcie się, hej.